Biorę już młot i ruszam na robotę. Dobra, teraz sobie złapię jeszcze po środku deskę. Po środku złapię dwie ściany, bo jakby gdzieś opierał drabinę, żeby mi ta ściana się nie złożyła albo nie rozszerzyła, z której strony drabinę postawię. Jak będę krokwie nabijał. Okej. Także, najpierw muszę jeszcze sobie wymierzyć 9 belek, 4,80 podzielić. 4,75. Muszę kurde użyć do tego kalkulatora. Dobra, to wychodzi 475,5. No bo to jest 480 niby tam co 60, ale sobie wypośrodkuję, żeby to zrobię 59,4, to wtedy mi wyda idealnie równo. A to już tam po 6 mm nie ma znaczenia. Także tak to podziałam. I pozaznaczam. Mi się nie spierdzielił. Do jaja. Bo tutaj będzie się opierać na tym pierwsza belka. Pierwsza krokiew. I wtedy tutaj później dotnę sobie, żeby ścianę dobić do końca. Mógłbym zrobić 60, ale zrobię 59,4. No właśnie, jakbym zrobił 60, to by to było tak samo jak te z dołu belki. A tam będzie jedna węższa po prostu. No, one są dane co 60, nie? No, dobra, robię co 60. Tu mam zaznaczone. Tylko przeciągnąć do góry, żebym widział. I tam zrobię też co 60. Ostatnia będzie węższa po prostu. Czyli 60,4,5. Muszę widzieć, żebym tą deskę zamontował, żeby czasem nie poszła na podkroki. Zrobię 60, bo wełna ma tyle. Znaczy wełna ma 55,5. Między belki wchodzi, o. A tak, no to też by było, ale zrobię tak jak tam jest. Zawsze krokwie będą lepiej trzymać, jak będą oparte na słupach, a nie między belkami. Tam przynajmniej z tyłu, bo tutaj no to jest inna bajka. Co? I dobra, mniej więcej się zgadza wszystko. Ta belka trochę krótsza. Dobra, tą deskę przykręcę i starczy na dzisiaj roboty. Tutaj dam, jak jest ten. Tu jedną by się przydało najlepiej przydać. Ale to zobaczę. Na razie tu przykręcę. Sumkami. Starczy. Przykręcę tą deskę i fajrant będzie. Jutro porobię więcej, chyba. Dzisiaj już mi się nie chce. Dzisiaj muszę jeszcze w ogrodzie trochę podciąć tam żywopłot. Krzaczek, co? No. Tu. Pomiędzy, po środku. Tak mniej więcej wychodzi. Tu i tam. Chodzi o to właśnie, że jak oprę później drabinę, żeby te ściany mi się nie wygły. Bo ten misterny plan będzie w piździet pójdzie. O kurwa. No i w pizdu i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Coś tu jest nie tak z tym wkrętem. A pierdolisz pan. Felerny.
Dobra. I z drugiej strony złapię i po robocie. Tak będę miał pewność, chociaż że mi te... Ej, mi się nie wygną. Te ściany. Dokręcę. No tak, ale wkręcając od boku. Wkręcając... Aha! No tak. Już wiem, o to chodzi. Przecież kurwa tam jest... Tam jest... Wyżej. Dobra. Z góry złapię. Przejdzie. Od dołu złapię po prostu. No i dobra. Się buja, ale teraz się buja całość. Fachowa robota. Ewentualnie mogę tak wzdłuż jeszcze złapać ścianę z jedną, z tej strony i z tamtej. Co? Janusz. No, dady. Opa! Kurde, tak mi się nie chce. O, zanim deski wezmę, to jeszcze zażyję polskiego nektaru. O! Człowiek inaczej będzie pracował. Jest bardzo dobrze. Jeszcze muszę poziomicę przynieść. Poziomicę długą i zobaczyć, czy jest na pewno pion. Dobra, sprawdzę sobie, czy jest. Tu musi być, bo tu będą drzwi. Tam też idealnie nie musi być, ale mniej więcej. Nie musi być, ale kurwa, belka jest krzywa. Miałem prostą wziąć. Jest. Tu też jest, czyli nic się nie przesunęło, dobra. To ta deska u góry jest dobrze przykręcona. Tu muszę złapać. Tu by można było przykręcić. Kurwa, krzywo będzie. Boże, tu. I tu. No, coś takiego. Lepiej trochę, kurde, wyżej. Dobra, to będzie raz. Dobra, i z drugiej strony tam gdzieś może. Już ja wiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Tu muszę też dać. Tam jest bardziej po tamtej stronie to wszystko. To co? Niech się lata. Zagadamy gdzieś tu. Jednak ta drabina, kurde moja, waży. Ta metalowa. Starej produkcji niemieckiej. No i dobra. Dobrze jest. Jest to wzmocnione. Jutro krokwie będę musiał, kurde, ponacinać wszystkie. I nie wiem, czy je będę mocował. Jutro już zobaczę, jak to będzie szło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć krokwi jest do nacięcia i do przykręcenia. Także miłej soboty. Będzie git. Siemano, poniedziałek, 5 sierpień. Jak widać, dechy już, znaczy już wcześniej pokazywałem, ale było pod folią. Dechy mam na dach kupione i krokwie. Tokstulary po szwedzku. O. Teraz będę sobie je... O, piła jest, wymieniona tarcza. Sticksock. Czyli wyżynarka, tak?
Drabina stoi. Niemca jeszcze pamięta. O. Sobie postawię teraz Stokstulara. Jednego tutaj na tym, na rogu. Prawdopodobnie są wszędzie te same wymiary. 3 metry powinno być. Także zrobię wszystkie takie same i będzie mi się na pewno zgadzać wymiar. Pierwszą najpierw wezmę i będziemy mierzyć. Ja jeszcze kurwa chyba tu mierzębinę podepnę, mnie wkurwia. Dlaczego tak niekulturalny? Przyjdź po te obcęgi. Się kurde rozrosło to dziadostwo. Gdzie lecieć, dach cały będzie brudny. Ależ kurwa niewygodna ta drabina. Się wbija w tych kurde moich kroksach. Chyba buty zmienić. No i dobra, starczy. Z drugiej strony może nie będzie przeszkadzać. Dobra, wrzucę sobie jednego na górę i zmierzymy. Ona ma 3,60. Także po 30 cm wypuszczę. Zobaczę, może tu wypuszczę 35, a z tyłu 25. Tego rżysz, kurwa. To była chyba wygięta ta belka pierwsza. Kojarzę minimalnie, czyli mam się taki. Muszę zaznaczyć, że to jest góra. Z tamtej strony będę wrzucał, tam jest niżej. Drabina jest lepsza. Teoretycznie. Dana pani wazało. Taka lepsza, że zaraz się spier... Dole z niej. O kurwa. Nie będzie takie łatwe wrzucić. No ale da radę to zrobić. Teraz gdzie była góra. Tu. Dobra. Sobie ją postawię chyba na rogu. Tam mniej więcej. To tylko do przymiarki. Jak to wygląda? Teraz jest 26,5. Zobaczymy 25. Tu naprawdę z tyłu. Ja tu będę miał jeszcze daszek dobudowany. Także to nie musi być aż tak wysunięte, bo tu będzie dobudowany daszek. I tutaj następne miejsce na drzewo. Tu bym 25. Z przodu więc. Chociaż nie wiem, kurde, czy z przodu też potrzeba tak dużo wysunąć. Nie, zrobię po 30. Chuj tam. No panie, jak to chuj tam? Dobra. Tu jest 30. Teoretycznie powinno być, a w praktyce... W praktyce jest 28,5, kurwa. A dlaczego? Tego kurwa nie wie nikt. Dobra. Czyli muszę w tą stronę wysunąć. Teraz jest. Dobra, góra, przód. Jeszcze zaznaczę, bo to trzeba wiedzieć. I teraz sobie zaznaczę, ile obciąć. Tak mniej więcej jak ta poziomica, bo trochę krótsze zrobię. Tak będę ciął każdą. To chyba niżej po prostu. W sensie, żeby niżej mi trochę zeszła ta krokiew. Nie może 3 metrów przekraczać domek. A sąsiad tu często łazi.
O! Tak. I tu też chyba zaznaczę od razu. Dobra. I sobie sprawdzę. Bo jestem ciekawy. Kurwa, miarniu. Dlaczego jest taka różnica? Powinno być 3 metry, kurwa. Albo belka jest dłuższa. Krótsza. 3,60 niby, a może nie mieć tyle. Albo coś jest... Nie, no to niemożliwe. I z drugiej strony muszę też tak zaznaczyć, jak tutaj. Zobaczymy, kurde. Idę na tabelkę. Kurwa, dobra miara. O! Za szybko ją pochwaliłem. Po belce posunąć. Na pani faza. Chuj z taką kurwa robotą. Kurwa pierdolone drzewo. Szlak mnie zaraz trafi. Spokojnie. Bez nerwów. Pomału. I się zmierzymy. I kurwa znowu. Gdzieżeś? O. O. Kurwa. Kałmuki. Dobra. I chuj. Musiałem wziąć podwójną dawkę leku na nadciśnienie, bo inaczej chyba dostał zawału na miejscu. Ja pierdolę, no nie zmierzę, kurwa. Chcę zobaczyć, ile te belki mają, kurwa. To będzie lepsze rozwiązanie. Kurwa, niecały ma. Ale oszuści. 359,6. Może u góry też coś tam jest, jakaś różnica minimalna i to dlatego tak wyszło. Ale i tak muszę zmierzyć, tak. Z tej strony może mi się uda. Krzypkęsem. O, kurwa. Co to kurwa jest? Kurwa. Nie za poziomnicę. Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spadł? No. A, bo tu jest kurwa więcej. 307, a tam jest trochę, no to tak by się zgadzało wszystko, dobra. Trochę pod górę też mierzę, ale chuj tam. Mniejsza z tym. Zobaczę, jak dół wygląda. 3 metry. No dobra. Tu mam zaznaczone, z drugiej strony zaznaczam i tnę. Tnę, ale czy to warto tutaj nacinać tyle? Tam można tak naciąć, ale tutaj nie bardzo. Tam i tak kurwa będzie. Tu muszę. Zrobić, że jest kurwa roboty trochę z przytym. Tu, z tej strony kurwa. Aha, oczywiście będę sobie to tutaj będzie
będzie równo z linią, żeby to miało zaparcie. A tutaj mogę dalej dać. Przyjdzie jeszcze płyta USB i gips. Że tego nacięcia nie będzie widać. W sumie nie. Czyli mogę sobie zrobić na liniu. O, to by było to. Może też zrobię takie kurwa nacięcie. Bo jak później będę chciał deskę nabić na przykład, to kurwa będzie chujostwo. Tu przyjdzie deska. A deska jest cieńsza. Coś innego. Dwie miary. O, żeś w dupę węża. Po roboty. I kurwa wyżynarką mam to ciąć. A jakbym zrobił do końca jednej linii, to chyba będzie lepsze wyjście z tego. Dobra. Będzie łatwiej obciąć, kurwa. Tu, żeby na rogu było. O. To będzie lepszy. Lepszy pomysł. I ile będzie niżej? Bo to mi zależy na tym. 2,5 cm, dobra. To już jest dużo. Dobra, biorę to na stół, czyli na palety. A jak? Leciał. Dobra, sobie to zaznaczyłem. Czemu co z tego kurwa będzie? Ja myślę, że to się nie uda. Najpierw tam urżnię. Podłużny. Złapię do stolika. I przy okazji zrobię test. Nowej piły. O, tarcza jest. Test będzie osobny na kanale i montaż tarczy będzie. Test nowej tarczy, o. 40 ząbków. Także dokładniejsza, tamto miała 24, takie grube to nie była dokładna i było to widać. Zresztą tempa było. No tak było. Nie zmyślam. Także test będzie na osobnym filmiku. Test. Montaż tarczy będzie na osobnym filmiku, ale powiązany razem z tym testem, który tam dołączę do tego filmiku. Pierwsze rżnięcie. Pierwsze rżnięcie i odwrotnie deska, kurwa, położona. Odwrotnie belka leży. Przez drugiej strony belkę obrócić. Żeby tarcza szła. By tarcza się opierała. Dobra. Możemy rżnąć. Kurwa, okulary bym mógł wziąć, ale... Może bez okularów też będzie dobrze. Nie wydaje mi się. Nówka tarcza to może tak nie będzie rżreć. Co? Co jest kurwa? Kurwa, jeszcze prądu nie ma. Ja pierdolę. Trzeba się wyluzować. No nic, muszę jednak te okulary też przyniosę. Dobra, prąd jest. Okulary też są. Można rżnąć dziada. Ta piła jakieś kurwa ma takie drgania dziwne. Coś tam, że murżnął. Ale mówię, jakieś takie drgania ma ta piła dziwne. Dobra, teraz zarżniemy. Także tarcza może i dobra, ale kurwa piła jest do dupy, szczerze mówiąc.
Co za przypadek? Test. Nie wiem jak ten test, kurwa. Nie wiem jak ocenić ten test. No ładnie obcięło, co? No że piła jest, kurwa, do dupy. Dobra, urżnięte, to najważniejsze. Także test. Test, nie wiem czy zaliczony, ale jest. W sumie tak. A żebym nagrał, także nic nie widać, kurwa. Taki test. A, szkoda, kurwa, gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę. Dobra. Dobrze jest. Teraz wyżynarką urżniem. A żebym, kurwa, obrzym polił. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No dobra. Nikt z tego nie będzie strzelał. I teraz tu z tej strony. Bo sobie natnę i wydłutuję to. No chyba, że będzie szło tym, kurwa, pożar się Boże, wyżynarką. Na bani. Co? Różne. Piłuję. Piłuję. Już widzę, że jest, kurwa, krzywo. No, jest jakaś wyżynarka, kurwa, która równo tnie, bo jeszcze się nie spotkałem nigdy. Dobra, może być. Nie będzie z tego strzelał. Kurwa, dobrze to bycie. Ja chyba ją od razu zamontuję na środku. Będę zaznaczał sobie każdą. To kurde. Tak będę zaznaczał co każdą. Zaznaczał każdą, ale tutaj w tym miejscu. Mi się wydaje. To jest. Tak, on się uderzył, Hund Ludek, jo. Bubu. Córka gada raz po szwedzku, raz po polsku i weź tu zrozum. A jeszcze w planie trzeba myśleć. O robocie. Dobra. Nie bubu? Chcę na środku zamontuję tą pierwszą belkę. I zaraz ją za... przykręcę od razu. Tu z przodu na trzynastki. Kręty dłuższe i grube. Będzie tam, będzie zajebiście, będzie zajebiście.